Mamy telefon, bardzo prosimy. Rozmowy niedokończone w Radiu Maria, prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kto i skąd się do telefonu? Janka z Kalisza. Ja chciałam najpierw takie pytanie. Przepraszam, jak długo jeszcze Pan Jezus Chrystus będzie elementem dekoracyjnym? A to ze względu na to, że Pan Jezus powiedział, że jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzi ten, który go wznosi. Także nie mam nic do wyborów, ale dzisiaj niedziela, a my ciągle, albo dzisiaj ta Ewangelia o przebaczeniu, a tu jeden drugiemu takie, no tak, my ludzie grzeszni, upadający, ale to nie jest czas dzisiaj na takie, no nie możecie służyć Bogu i mamonie. No ale Pani Janino, dobrze, że Pani telefonuje, ale... tylko tak, no niedziela jest świętem pańskim, jest dzień, jest dniem wolnym od pracy, to jest raz i ją rozumiemy, szanujemy. Ludzie wierzący idą do kościoła oczywiście i też nie pracujemy, chyba że wykonywane są zawody, no gdzie ta praca jest wymagana, Pani Janino, wiadomo, jak służby właśnie, czy policyjne, czy inne różne, straż pożarna. Natomiast my rozmawiamy, więc rozmawiać zawsze trzeba, a szczególnie mamy tematy, no, polityczne, patriotyczne, bym powiedział, społeczne, związane z życiem, przyszłością naszej ojczyzny, więc to nie jest tak, że to jest jakieś, nie wiem, złe połączenie z niedzielą. Mi się wydaje, że wykorzystujemy czas, bo właśnie są Polacy w domach, rodziny też są, niedzielny wieczór, więc jak najbardziej. No, mamy czas w Radiu Maria, Pani wybaczy, ale na modlitwę są trzy różańce, jest brewiarz, jest koronka do Bożego Miłosierdzia, transmisja mszy świętej, czasem nawet dwie, więc możemy te dwie godziny sobie porozmawiać na takie tematy, bo to jest też przyszłość Polski, przyszłość Pani wnuków.